Z reguły jest tak, że wszyscy chrześcijanie, każda osoba wierząca i każdy kościół zachęca do tego, aby ludzie przychodzili do naszego kościoła, aby ludzie pojawiali się na przeróżnych spotkaniach, nabożeństwach, wydarzeniach, imprezach, które organizujemy. Zachęcamy do tego zarówno członków naszego kościoła, mówimy im: Przyjdźcie, nie opuszczajmy wspólnych zebrań, jak to się stało zwyczajem niektórych. Cytując list do Hebrajczyków 10:25, mówimy o tym, że takie spotkania to jest Boży Czas. Mówimy o tym, że to wspaniały czas działania Bożego Ducha. Mówimy o tym, że jako wspólnie się spotykamy jako Kościół, to jest to wielka wartość jest to, jest to naprawdę coś bardzo pożytecznego dla naszego chrześcijaństwa, coś bardzo korzystnego dla naszego wzrostu duchowego. Zachęcamy ludzi, zachęcamy ludzi, aby przychodzili, aby przekraczali taki symboliczny próg naszego Kościoła. Zachęcamy do tego nie tylko siebie, ale zachęcamy również do tego, aby przychodzili do nas ludzie, ludzie spoza naszego Kościoła. Przekonuj, przekonuje, przekonujemy ich do tego, że to, co dzieje się tu wśród nas i pomiędzy nami i w nas... Jest, coś, jest czymś bardzo pozytywnym, jest czymś wspaniałym, jest czymś zbawiennym, jest czymś uszczęśliwiającym. Zachęcamy ludzi do tego, aby przychodzili, aby poprzez uczestnictwo w naszych spotkaniach zbliżali się do Jezusa. Mówimy, mówimy im o tym, że mogą go tu doświadczyć, że mogą się z nim spotkać, mogą się nim na tych spotkaniach rozkoszować, mogą go zasmakować, zobaczyć jak słodki, jak bardzo słodki jest Jezus, jak bardzo wspaniały jest nasz Pan Jezus Chrystus. I to bardzo dobrze. I to bardzo dobrze, że, że cenimy sobie te spotkania. To bardzo dobrze, że cenimy sobie to, co dzieje się pomiędzy nami. To bardzo dobrze, że zachęcamy ludzi do tego, aby oni w sposób symboliczny przekraczali próg naszego kościoła i wchodzili do niego. To bardzo dobrze, że siebie nawzajem do tego zachęcamy. To godne i sprawiedliwe. To biblijne. Wiecie, ale ja chciałbym dzisiaj jednak zachęcić nas do nieco innej postawy. Nie kontestując tej postawy, o której przed chwilą mówiłem, nie twierdząc, że ona jest zła, chciałbym Was zachęcić troszeczkę do innej postawy, abyśmy zachęcali siebie nawzajem. Abyśmy zachęcali ludzi w naszym kościele do tego, aby przekraczali próg naszego kościoła, ale wychodząc z niego. Ale wychodząc z niego. Proszę, bym pierwszy slajd. Jeżeli oczywiście możecie go puścić, to nie ten slajd. To też nie ten slajd. Tak. W języku czeskim jest to napisane. Uwaga, próg. Słuchajcie. Myślę sobie tak, że o ten próg można się potknąć. O ten próg można się potknąć, wiecie kiedy? Kiedy tylko przez ten próg wchodzimy do kościoła. A nie wtedy, kiedy przez ten próg wychodzimy z kościoła do ludzi, którzy oczekują, którzy czekają na ciebie, którzy czekają na twoje zwiastowanie. Że czekają na Twoje świadectwo. Chcę Was zachęcić do tego, abyśmy przekraczali progi naszego kościoła, wychodząc z niego do ludzi, albo może inaczej, abyśmy rozszerzali progi naszego kościoła, a może jeszcze inaczej, abyśmy rozszerzali granice naszego kościoła, aby ten kościół nie miał granic, aby ten kościół nie miał progów, o które możemy się potknąć. Zachęcam ciebie, drogi słuchaczu, drogi bracie i siostro, drogi uczestniku tego spotkania, abyś rozszerzył granice swojego kościoła, abyś rozszerzył granice swojego chrześcijaństwa. Zanieś ludziom Jezusa. Zanieś ludziom prawdę o twoim kościele. Bądź taką diakonią powitalną, ale przez całe swoje życie. Witaj swoim życiem. I tam, gdzie jesteś, jesteś i tam, gdzie Pan Cię posyła i tam, gdzie Pan Cię stawia, w tych miejscach, w których Cię Pan stawia, bądź taką diakonią powitalną, bądź takim, takimi drzwiami bez progu, które, przez które ludzie będą wchodzić, będą poznawać Jezusa. Będą doświadczać Jego miłości, będą doświadczać również mocy z wstania i mocy, która daje możliwość nawracania się, zmieniania swojego życia. Uwaga, próg. Jeśli próg jest w Twoim życiu, jeśli próg jest w Twoim rozumieniu Kościoła, to możesz się o niego potknąć. Dlatego zachęcam Cię, abyś, abyś go zlikwidował, abyś rozszerzył granice swojego rozumienia Kościoła, abyś rozszerzył granice swojego chrześcijaństwa. Abyś był świadectwem wszędzie tam, gdzie Cię Bóg posyła. Dlaczego ewangeliczni chrześcijanie, dlaczego ewangeliczne kościoły w Polsce wciąż nie są alternatywą dla milionów poszukujących Jezusa ludzi? Dlaczego Jezus i to szczęście, które on, on daje, ten prawdziwy Jezus, o którym czytamy na kartach Słowa Bożego, wciąż nie może się przebić do milionów ludzi, którzy czekają na Ewangelię? Wiecie, dlaczego? To jest moja interpretacja i moja odpowiedź, dlatego że kościoły w Polsce, przede wszystkim kościoły w Polsce, mają progi, drzwi, mury, okna, dachy, filary, sklepienia, kominy, kawiarenki, bawialnie, kazalnice, chrzcielnice, ołtarze, podesty, sceny i widownie. Amen? Mają to? Mają i często do tego dążą, żeby to mieć. Bo wydaje im się, że jak to będą mieli, to to będzie bingo. To będzie wow! To będzie lajk like na tym. Bóg da lajka like na to. Powie tak, to jest to. To jest dobre. Dobrze, że się to zrobili. Dobrze, że to macie. Wiecie, myślę sobie tak, że to wszystko kościoły mają i to wiele takich ewangelicznych kościołów, wspólnot, zborów ma dzisiaj w Polsce, ale nie mają czegoś, do czego powołuje nas Jezus. Nie mają czegoś, czego pragnie od nas Jezus. Tego ewangelicznego stylu życia bez progów. Tego ewangelicznego stylu życia bez barier i granic. Bo do tego powołuje nas Jezus. Jezus powołuje nas do tego, aby Kościół był tam, gdzie jesteś Ty, gdzie są wierzący ludzie. Aby tam był Kościół. Wiecie myślę, że drugim powodem jest tego, że kościół w Polsce, że kościół biblijnie wierzący w, po, w chrześcijan w Polsce nie potrafi się przebić do, do tych milionów ludzi potrzebujących Ewangelii. Drugim powodem jest to, że ten kościół ewangeliczny wciąż żyje w cieniu kościoła dominującego w Polsce. Kościół dominujący w Polsce totalnie zdominował tą rzeczywistość religijną, tak bym ją nazwał. I niestety. Choć nam się wydaje, albo wydaje się niektórym, że nie żyją w cieniu tego kościoła dominującego, mylą się, ponieważ żyją w cieniu tego kościoła. Ponieważ zaczynają, mam wrażenie, że zaczynają kościoły w Polsce, te chrześcijańskie, ewangelicznie wierzące kościoły w Polsce, właśnie iść w tym kierunku. Właśnie iść w tym kierunku, idą jakby w kierunku takich potrzeb, które tak naprawdę, o które tak naprawdę Duchowi Świętemu ani Jezusowi nie chodzi. Te kościoły ewangeliczne, tak jak już powiedziałem, chcą, wiecie, budynków, urzędów, honorów, zaszczytów, tytułów i koloratek. Są ceremonii świętych, chcą obrzędów i chcą przewidywalnych, cotygodniowych spotkań, które uważają za wystarczające. I kościoły chrześcijańskie w Polsce mam wrażenie, idą w tym kierunku. I mam wrażenie, że czasami patrząc na swoje życie chrześcijańskie, wydaje mi się, że też jakbym do w tym kierunku zaczął zmierzać. Wiecie, ostatnio zacząłem się nad tym zastanawiać i Duch Święty mnie napomniał, że to nie o to chodzi, że to nie jest ten kierunek, że Bóg tego od nas nie chce i Bóg tego nie chce ode mnie. Gdzieś podświadomie, wiecie, gdzieś podświadomie wierzymy i wiemy, że tak naprawdę nie o taki styl życia chrześcijańskiemu Jezusowi, chrześcijańskiego Jezusowi chodzi. Dlatego właśnie, wiecie, robimy różnego rodzaju wydarzenia. Dlatego właśnie robimy różnego rodzaju marsze, ewangelizacje, akcje spontaniczne i niespontaniczne i próbujemy w jakiś sposób zagłuszyć ten wyrzut sumienia, który mówi nam o tym, że nie, w chrześcijaństwie o to nie chodzi. W chrześcijaństwie chodzi o coś zupełnie innego. I robi, robimy różne rzeczy. chodzimy w różnego rodzaju akcje. Próbujemy to, z tą Ewangelią wychodzić do ludzi. Wiecie, najczęściej, najczęściej jest tak, że w tego typu akcjach, tego typu wyjściach, marszach i manifestacjach biorą udział zwykle ci sami ludzie, którzy biorą udział we wszystkim. Amen? <laughs> Nie zgadzacie się z tym, ale tak zwykle jest. To jest kilka procent Kościoła. Generalnie są to zawsze ci sami ludzie. Oni biorą udział we wszystkim. Tak myślę, że jest wszędzie, nie tylko u nas, ale tak myślę, że jest wszędzie. Że ci ludzie biorą udział we wszystkim, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby cały Kościół, cały kościół był zaangażowany, zaangażowany w to, aby zmienić swój styl życia. Aby uświadomić sobie, że to ja jestem Kościołem. Że to tam, gdzie ja jestem, gdzie jest moja rodzina, gdzie są moi bracia i siostry, jest Kościół. Aby uświadomić sobie, że ja jestem tymi drzwiami bez progu do Kościoła. Aby uświadomić sobie, że moje życie i styl życia, który wiodę, może być taką diakonią powitalną dla ludzi. Możesz być takim wielkim uśmiechem dla ludzi, możesz być, możesz być takim wielkim zaproszeniem dla ludzi. Idzie o to, abyśmy zweryfikowali swoje życie i zastanowili się, czy tak naprawdę jest, czy wiodę takie życie, które jest taką, takim wielkim, wielkim zaproszeniem dla ludzi wokół mnie do Jezusa i do Kościoła. Jezus około 30 roku życia przestał być osobą prywatną, zaczął być osobą publiczną. Upublicznił swoją służbę, upublicznił swoją misję, ujawnił się. Publiczny w Biblii znaczy, jeżeli ktoś jest publiczny, znaczy, że to jest ktoś, kto stoi z przodu, z przodu czegoś. Ktoś, kto stoi przed obliczem, uwaga, ktoś, kto stoi przed bramą, przed progiem, przed drzwiami, nie za drzwiami, ale przed drzwiami, stoi przed drzwiami, nie wszedł, jeszcze nie wszedł, ale stoi przed tymi drzwiami, jakby wyszedł z jakieś drzwi, jakby wyszedł przed, przed jakieś bramy. Ktoś kto, kto, ktoś, kto jest publiczny, to ktoś, kto stoi przed miastem. Ktoś, kto jest wyraźny, otwarty, ktoś, kto jest publicznie wierzący, widoczny, przepraszam. Niewierzący, widoczny. Ktoś, kto jest znany, jawny, ktoś, kto jest na widoku. To znaczy słowo publiczne. Mamy taki piękny fragment Ewangelii Jana, Ewangelia Jana, pierwszy rozdział 29-31. Jakbyśmy mogli to wyświetlić, to byłoby bardzo fajnie. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział 29-31. Nazajutrz zobaczył Jezusa, chodzi o Jana chrzciciela, nazajutrz zobaczył Jezusa nadchodzącego ku niemu i rzekł: Oto baranek Boże, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem, po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższy godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Objawił Izraelowi. To słowo w Grecji użyte jest, aby się upublicznił Izraelowi. Aby się upublicznił, aby jego misja, aby jego, jego cel jego misji, cel jego życia, sens jego życia został upubliczniony. Jan mówi o Jezusie te słowa, że przyszedł po to, aby się upubliczniło jego życie całemu Izraelowi. Jak się okazało, to życie upubliczniło się całemu światu. Dzięki temu, że to życie upubliczniło się, jesteśmy dzisiaj w tym miejscu, w którym jesteśmy. Jesteśmy zbawieni, jesteśmy, jesteśmy uniewinnieni, jesteśmy usprawiedliwieni przez Jezusa. Myślę, że każdy chrześcijanin musi zmierzyć się w swoim życiu z takim momentem upublicznienia swojej wiary, przedstawienia jej ludziom. Z takim momentem, kiedy ja staję w takim miejscu upublicznienia, kiedy ja mówię ludziom, że jestem Chrystusowy i mówię, co z tego w moim życiu wynika. Dziś zdecydowana większość, większość kościołów i chrześcijan nie chce przekroczyć tego symbolicznego progu. Wręcz przeciwnie stawia te progi na tych wejściach do Kościoła. Czujemy się w Kościele bardzo dobrze i chwała Panu, że tak jest. Wiecie, dlatego, że nam jest tak dobrze w Kościele, dlatego właśnie stawiamy sobie te progi po to, żeby nie wyjść z Ewangelią. Za progi tego kościoła, ponieważ za tymi progami tego, tego kościoła, w którym jesteśmy, za tymi, za tymi granicami, które sobie wyznaczyliśmy, jest świat. Jest świat z tą całą bezkompromisową walką, z tą obcesowością, z, z tą brutalizacją. Jest świat, który, uwaga, nie przywita ciebie z kwiatami, chlebem i solą, orkiestrą, dentą, z paniami ubranymi w stroje ludowe i z innymi rzeczami. Nam się wydaje, że, my, że jeżeli my przekroczymy próg, tego, próg naszego kościoła, to ten świat będzie piał z zachwytu, że tak jest. Ale chcę Wam powiedzieć, że kiedy przekraczamy próg naszego kościoła i stajemy w miejscu, które nazywa się świat, stajemy w, na terenie wrogim. Pan tego świata nienawidzicie z całego serca. Jeżeli ma serce, on nie ma serca, nie. Pan tego świata nienawidzicie. Żeby, żeby było teologicznie, żebyście się nie gorszyli. Pan tego świata Cię nienawidzi. Jeżeli przekraczasz próg swojego kościoła i wychodzisz do tego świata, ten świat nie będzie piał zachwytu na Twój widok. I nie będzie tak Ciebie słuchał. Wiecie, daliśmy się oszukać. Daliśmy się oszukać i ja sam czuję, że dałem się oszukać, ponieważ przecież ja wychodzę do tego świata i ja chcę dobrze. Ja nie chcę niczego złego dla tego świata. Ja chcę temu światu powiedzieć o Jezusie. Ja chcę temu światu powiedzieć o miłości Bożej, o przebaczeniu, o krzyżu, o zmartwychwstaniu. Ja chcę dobrze dla tego świata. A ten świat odpłaca mi złem. Wiecie, kiedy przekraczamy próg naszego kościoła, kiedy przekraczamy próg naszej prywatności i upubliczniamy naszą służbę, spotykamy się w miejscu, w którym panuje konkurencja. Panuje konkurencja i chcecie Wam powiedzieć, że ten, ten konkurent, z którym masz do czynienia, nie ma żadnych zasad, nie ma żadnej moralności i nie cofnie się przed każdą rzeczą, aby Cię zdyskredytować i zaatakować. Ta rywalizacja i ta konkurencja jest o tyle trudna, że ty powinieneś mieć zasady. Amen? Amen? Ty powinieneś mieć zasady, że ty powinieneś mieć moralność, ty powinieneś mieć baczenie na drugiego człowieka. I to jest bardzo trudna konkurencja. Dlatego wielu chrześcijan woli się wycofać za próg swojego kościoła i zostać w tym kościele. On nie chce, my nie chcemy wychodzić, my nie chcemy wychodzić do tego świata, ponieważ ten świat nie jest nam przyjazny. Ponieważ ten świat. Nie do końca chcę słuchać też tego, co mamy im, temu światu do powiedzenia. Chrześcijanie zostali oszukani. Chrześcijanie zostali oszukani jesteśmy rozczarowani. Ja sam często jestem rozczarowany, kiedy ten świat w sposób swoisty dla siebie, dla warunków i kultury, jaka w nim panuje, reaguje na moją osobę i na to, co mam mu do powiedzenia. Czy ktoś z Was kiedyś czuł takie rozczarowanie? Czy możecie podnieść rękę, tak nie, nie za wysoko? Możecie, jak wysoko, to dobrze. A, panu, cieszę się, że macie podobne doświadczenia jak ja. To dobrze. To dobrze. Wiecie, chcę wam powiedzieć, to dobrze, ponieważ to tak naprawdę nic nie znaczy. To tak naprawdę nie powinno nas zatrzymać, to tak naprawdę nie powinno nas przestraszyć przez, przed przekraczaniem progu naszego kościoła i wychodzeniem do świata. Zostaliśmy oszukani. Sądzimy oszukani, ponieważ wydawało nam się, myśleliśmy o tym, że ten świat przy, przyjmie nas z otwartymi rękami. Naszą Ewangelią, która jest konkurencyjna dla tego wszystkiego, co jest tylko jej pozorem i jest tylko jej substytutem. To jest też bardzo ważne, abyśmy wiedzieli o tym, że ten świat nie naucza złych rzeczy tak ostentacyjnie. Ja nie mówię o skrajnościach. Ten świat naucza pozoru Ewangelii. Ten świat naucza czegoś, co jest zastępstwem Ewangelii. Natomiast chrześcijanie, prawdziwie wierzący ludzie, powinni wyjść do tego świata z prawdziwą Ewangelią, w której centrum stoi osoba Jezusa Chrystusa, nikogo innego, nikogo innego tylko Jezusa Chrystusa. Zostaliśmy oszukani chorą wizją Kościoła jako miejsca, w którym czujemy się dobrze. Jako miejsca, które, którego nie chcemy opuszczać, ponieważ, ponieważ jest to miejsce bezpieczne. Wydaje nam się, że chrześcijaństwo to jest funkcjonowanie w obrębie tego miejsca. To jest oszustwo diabelskie. To jest oszustwo. To dałeś się zwieść, jeśli tak myślisz. Zostaliśmy oszukani wizją świata, który wydawało nam się, że czeka na nas i czeka na to, co mamy mu do powiedzenia. Chce nas oklaskiwać, i chce nas kołubić i wywyższać, bo jesteśmy tacy wspaniali i dobrzy. Takiej reakcji nie możesz się spodziewać. Zostaliśmy oszukiwa... oszukani chorą wizją ewangelizacji i jej skutków. Wiecie, wczoraj mieliśmy takie spotkanie do... poświęcone ewangelizacji. Tak dużej społeczności jak nasza, na tym spotkaniu było dwadzieścia parę osób. Tak się działo na tym spotkaniu, słuchałem bardzo fajnych, budujących rzeczy, ale w mojej głowie, w moim sercu kotłowało się takie pytanie. Dlaczego jest tak mało ludzi? Dlaczego tak mało ludzi jest zainteresowanych tym, żeby ewangelizacja była ich stylem życia? Ja nie twierdzę, że ktoś, kto nie przychodzi na takie spotkania, nie może takiego stylu sprawować albo nie może takiego stylu wieść w swoim życiu, bo to byłoby też jakieś chore. Wiecie? I zastanawiam, zacząłem się zastanawiać, dlaczego właśnie tak niewielu ludzi. Jest zainteresowany ewangelizacją w taki właśnie sposób, yy, w sposób służby, w sposób poświęcenia się te, te, tej ewangelizacji. I do, dostałem na to pytanie bardzo fajną odpowiedź. Myślę, że ona jest prawdziwa. Myślę, myślę tak, wiecie, ludzie nie chcą przykładać ręki do czegoś, co uważają, że, co uważają, że jest bez sensu. Amen? Czy przykładasz rękę do czegoś, co uważasz, że to jest bez sensu? No nie, no bo to, to by było bez sensu. No nie przykładam ręki do tego, co jest bez sensu. Nie lubię przykładać ręki do tego, co jest bez sensu, do, do, do czegoś do czego nie jestem przekonany. Wiecie, daliśmy się oszukać. Ja sam dałem się oszukać. Sam dałem się oszukać takiemu przekonaniu, że to jest bez sensu. No po co ja mam ewangelizować, skoro i tak nikt nie chce mnie słuchać? Po co ja mam ewangelizować, jak i tak nikt nie przychodzi, nie idzie za tym? To jest bez sensu. I robię to już od wielu lat to, to się nie dzieje, to jest bez sensu. I to też jest takie potężne diabelskie kłamstwo i oszustwo, że ewangelizacja jest bez sensu. Że ona się nie opłaca, że to jest marnowanie czasu. Chcę Ci powiedzieć, drogi bracie, droga siostro, chcę Ci powiedzieć, że ewangelizacja jest to, myślę, jedyny i konieczny warunek, który zostawił nam Jezus. Abyśmy szli i abyśmy głosili prawdę o Jezusie abyśmy szli i abyśmy opowiadali prawdę o królestwie, abyśmy szli i opowiadali prawdę o kościele bez progów i granic. Bóg chce tego od nas. I wcale nam nie mówił i nie zagwarantował tego, że będziemy widzieć skutek tego co robimy. Ty po prostu masz być świadectwem niezależnie od efektów. Amen? Masz być świadectwem niezależnie od efektów. To jest rola i to jest cel życia chrześcijańskiego. Ewangelizacja ma sens. Chcę Wam powiedzieć, że ewangelizacja jest konkurencyjna, jest atrakcyjna, jest interesująca. Na tyle, na ile atrakcyjne, interesujące i pasjonujące jest Twoje życie z Jezusem. Właśnie Twoje świadectwo i Twoje życie, życie może być najwspanialszym, najwspanialszą zachętą nie spotkania, nie multimedia, nie dymy, nie światła, nie sławy, które będą stawać na scenie, ale Twoje życie może być wspaniałym, Wspaniałą zachętą dla ludzi do tego, aby poświęcili swoje życie Jezusowi i aby wiedzieli to życie takie, takie, jakie Ty wiedziesz. Najwspanialsze świadectwo, najskuteczniejsze. Chcę powiedzieć, że ewangelizacja jest skuteczna, ewangelizacja jest konkurencyjna dla tego świata i, i, i ewangelizacja wygrywa tą konkurencję. Wygrywa tą konkurencję z ofertą tego świata. Przykład kościoły Ameryki Południowej. Teraz chciałbym, żebyśmy puścili jeden slajd, ten taki właśnie, ten pierwszy. Znaczy ostatnio natknąłem się... Tak, następny. Ostatnio natknąłem się na taki artykuł, który ukazał się w takim dzienniku Rzeczpospolita. To jest laicki, świecki dziennik. Moim zdaniem najbardziej, najbardziej yy, taki obiektywny. Myślę, że oni nie mieli powodów, żeby pisać nieprawdę. I natknąłem się na taki artykuł Latynosi porzucają wiarę ojców. I Chcę wam powiedzieć, że Skoro tamto się udaje, to dlaczego ma się tu nie, to, to nie udać tu? Wiecie, tam ten artykuł i szczęka mi opadła po prostu. Ponieważ tam dzieją się rzeczy niebywałe. Żeby nie przedłużać, zdajemy sobie sprawę z tego, jak to tam wyglądało historycznie, tak? Ameryka Południowa skolonizowana przez Portugalczyków i Hiszpanów, którzy, na, którzy narzucili rdzennej ludności i sami byli jako kolonizatorzy wyznawcami tej religii dominującej. I tam tak naprawdę odsetek wyznawców religii dominującej to nie do końca musi być, to nie musicie tego pokazać, ja to potem możemy, mogę was poprosić o to, był bardzo wysoki, to było 100%, to było 100%, 100% ludzi, prawie pół miliarda ludzi Ponad pół miliarda ludzi było ludźmi określonego wyznania. I w, XXI, w XX wieku zaczęła się dziać rzecz niespotykana. Religioznawcy, psychologowie społeczni, socjologowie uważają, że tam się dokonała rzecz niespotykana, generalnie nigdy dotąd w historii świata. Być może to się działo za czasów Lutra, kiedy, kiedy, kiedy jakby reformacja dopadła Europy. Jakby to jest taka, taka druga powtórka tego, co się działo. Wiecie, oni, on tam, oni tam opisują to, co jakby statystycznie, opierając się na liczbach, dzieje się w tamtych krajach. Ten, to zdjęcie podpisane jest, grupa ewangelikalna promuje swoją wiarę podczas karnawału w Rio de Janeiro. Grupa ewangelikalna, dwie dziewczyny, ale nie będzie, że grupa. Tam pewnie ktoś tam z tyłu jest, w tle są coś inni ludzie. A obok jest taka infografika, który, która pokazuje nam takie trzy, jakby takie trzy statystyczne wartości. Pierwsza wartość to jest ochrzczeni tej religii dominującej, druga wartość to są wierni tej religii dominującej. I trzecia wartość to jest spadek w punktach procentowych. I ten spadek w punktach procentowych jest po prostu niesamowity. Wykazuje się, że ten spadek w punktach procentowych w wielu krajach jest dwucyfrowy. Co ciekawe, ci ludzie nie przechodzą, słuchajcie, do w ateizm. Ci ludzie nie porzucają wiary ojców, jak tam jest napisane, to nie są moje słowa, tak jest tam napisane wiara, wiara ojców. Nie porzucają wiary ojców dla ateizmu, dla jakiegoś gnostycyzmu, dla jakiejś scjentologii, dla jakiejś innych filozofii wschodu. Uwaga, ci ludzie porzucają wiary ojców dla ewangelikalnych, chrześcijańskich wspólnot, które po prostu w, na tym kontynencie rosną jak grzyby po październikowym deszczu. Po prostu już nie setki tysięcy. Ale dziesiątki milionów ludzi, a może i setki milionów ludzi, nie wiem, w Ameryce Południowej oddaje swoje życie Jezusowi, żyje, w, w, żyje, zmienia swoje życie tak, aby żyć zgodnie z Ewangelią, i tak dalej, i tak dalej. Ale wracając do cyfr. Ten spadek w punktach procentowych pomiędzy ochrzczonymi tej religii dominującej i wiernymi tej religii dominującej, ci, ci socjologowie, ci badacze stwierdzili, że to są ludzie, którzy przechodzą do tych, z Chrześcijańskich ewangelikalnych kościołów wynosi, słuchajcie, na przestrzeni ostatnich lat, na przestrzeni XX wieku, pierwszej dekady XXI wieku, w Urugwaju 22%. 22% Urugwajczyków, którzy byli w wierze ojców, porzuciło tą wiarę i zasiliło kościoły chrześcijańskie. Brazylia, 20%. Argentyna 15%, Peru 14%, Chile, Wenezuela i Kolumbia 13%, Boliwia 11%, Meksyk 9% i Paragwaj 5%. Wiecie, to można byłoby sobie teraz policzyć, tak? Jaka jest liczba mieszkańców, i sobie policzyć te spadki, niespadki. To tak naprawdę nie ma znaczenia. To pokazuje tylko, w jaki sposób, słuchajcie, dzieje się przebudzenie na tamtym kontynencie. Dzieje się potężne przebudzenie. Wiecie, tam potem były takie badania, że dla 10% pytali się, czy wiara jest ważna. Dla 10% wyznawców tej religii dominującej, wciąż dominującej na tym kontynencie, dla 10% wyznawców tej religii w Wenezueli wiara jest ważna. Tylko dla 10%. Ale robiono to badania wśród tych członków kościołów chrześcijańskich, tych pentakostalnych kościołów. Dla tych Wenezuelczyków. Wiara jest ważna w 49%. Wiara jest ważna, w sensie najważniejsza. I to jest też bardzo ważne, w to też pokazuje, dlaczego te kościoły odniosły tak spektakularny sukces. Dlaczego te, te kościoły odniosły tak spektakularny sukces, nie tylko w sensie ilości, ale również jakości. To jest właściwie tak naprawdę to, co chcę Wam dzisiaj powiedzieć. Też przeprowadzono badania, które których zapytano. Ile razy w tygodniu dzielisz się swoją wiarą? I okazuje się, że 43% ewangelicznych chrześcijan przyznało, że dzieli się swoją wiarą przynajmniej raz w tygodniu. Przynajmniej raz, czyli raz i więcej. Przynajmniej raz w tygodniu 43% ewangelicznych chrześcijan badanych przez, to, yy, przez tą sondażownię. Dzieli się przynajmniej raz w tygodniu swoją wiarą. A ja się nie dzielę swoją wiarą. Ani przynajmniej raz w tygodniu, przynajmniej raz w roku, nie wiem, może. Słuchajcie, jeżeli tak będziemy do tego podchodzić, zobaczcie, staniemy w pewnym miejscu, w którym nie możemy liczyć na, na wzrost i na przebudzenie. To się nie uda. To jest taki próg, który sobie postawiłeś próg, który nazywa się wygodnictwo, komfort, bezpieczeństwo. 56% uczestników tych spotkań w Argentynie było świadkiem cudownego uzdrowienia. Zobaczcie, jest jeszcze ileś tam innych pytań i badań, które oni przeprowadzili, ale widzę, że jesteście trochę znudzeni, więc już nie będę was epatował tymi liczbami. Chcę Wam powiedzieć, że czy te pytania dla mnie są świadectwem tego, że mamy do czynienia z naprawdę wierzącymi chrześcijanami. Te pytania i odpowiedzi, które były udzielone, myślę, że też ludzie nie mieli powodów, żeby oszukiwać. To były, to były anonimowe ankiety przeprowadzane na, na dziesiątkach tysięcy tych chrześcijan. Ta grupa docelowa, grupa badawcza była tam bardzo, bardzo duża. Nie mieli, nie mieli chyba powodów oszukiwać. Więc te pytania pokazują, że mamy do czynienia z kościołami, które są bez granic, że mamy do czynienia z kościołami, które są bez progów że mamy do czynienia z kościołami, które wyszły i skonfrontowały się z ofertą, kłamliwą ofertą tego świata. Mamy do czynienia z kościołami, które tak naprawdę żyją, ponieważ dzieją tam się, dzieją tam się znaki i cuda, ponieważ ludzie ewangelizują, nie robią tego spo, spo, sporadycznie, ale robią to praktycznie każdego tygodnia. Uczynili z tego... Styl swojego życia. Nie czekają na jakieś dotknięcie, jakieś cudowne oświecenie, ale po prostu uczynili z ewangelizacji styl swojego życia. Mamy również do czynienia z kościołami, które są świadome tego, co jest najważniejsze, ponieważ skoro ponad 50% tych wierzących uznaje wiarę, uznaje Jezusa za najważniejszą rzecz, za najważniejszą sprawę w swoim życiu, to mamy świadectwo tego, że to są kościoły też świadome. Czy to są kościoły też, które mają jakość. Kościoły Ameryki Południowej stanęły w konkury i odniosły spektakularny sukces, jakiego świat nie widział. Chrześcijanie wyszli, tamci chrześcijanie wyszli ze swoich kościołów na place, na ulicę, do zakładów pracy, wszędzie tam, gdzie są, wyszli z Ewangelią. Uważam, że w tym świecie nie ma żadnej dziedziny życia, że w tym świecie nie ma żadnego miejsca, które nie byłoby godne oświetlenia światłem Ewangelii. Z czym wam się kojarzy karnawał w Rio, z stancerkami, które są w toplesie, z niemoralnością, z prostytucją, e, z milionami hektolitrów wypitego alkoholu. Z turystami, którzy przyjeżdżają na seks, seks na seks turystykę do tego miasta, z zabawą, z hedonizmem i z wieloma innymi strasznymi, grzesznymi rzeczami, których nie da się i nie godzi mówić w tak świętym gronie. A tam było napisane, że młode dziewczyny dzielą się swoją wiarą podczas karnawału w Rio. W tak grzesznym, niemoralnym miejscu. Młode dziewczyny stanęły, aby dzielić się swoją wiarą. Panie, uważam, że nie ma miejsca, nie ma dziedziny, której chrześcijanie nie, nie mieliby wkroczyć z Ewangelią. Nie ma progów, które nas powinny zatrzymywać. Wszędzie tam, gdzie jesteśmy, w każdej dziedzinie naszego życia winniśmy świecić światłem Ewangelii. Winniśmy mówić ludziom o Jezusie. I na koniec chcę Ci powiedzieć, drogi uczestniku tego spotkania, abyś głosił Ewangelię o Jezusie. I chcę Ci powiedzieć, żebyś głosił Ewangelię o Jezusie jako baranku. Żebyś robił to, co robił Jan, Jan Chrzciciel. On nie mówił o Jezusie, o to przychodzi sędzia, który Was będzie teraz sądził. On nie mówił, o to przychodzi potężny Mesjasz który będzie czynił wielkie znaki i wielkie cuda. On nie mówił, że oto przychodzi ten, który będzie teraz objawiał grzech, będzie teraz piętnował grzeszników. On powiedział, że przychodzi Baranek Boży. Przychodzi ten, który przyszedł po to, aby być ofiarą. Przed który przyszedł po to, aby umrzeć za Twoje i moje grzechy. Przed ten, który przyszedł, aby postradać swoje młode życie. Aby stracić swoje życie. Po to, abyś Ty i abym ja, abyśmy mogli żyć. Abyśmy mogli być zbawieni. Abyśmy mogli sięgnąć po nagrodę, która już tu jest i czeka na nas. Abyśmy zwiastowali Ewangelię o Baranku Bożym, którym był Jezus Chrystus. Abyśmy zwiastowali Ewangelię o Jego miłości, o Jego poświęceniu, o Jego posłuszeństwie, o Jego oddaniu, abyśmy mówili ludziom o Jezusie, o prawdziwym Jezusie. Myślę, że wtedy doświadczymy przebudzenia, bo skoro udało się to w Ameryce Południowej, skoro udało się to w wielu innych miejscach, miejscach na świecie, to czemu ma się nie udać w Krapkowicach, w Opolu, w Warszawie, w Gdańsku, w Wrocławiu, w Krakowie? Myślę, że Duch Święty czeka na naszą odpowiedź. Na naszą odpowiedź, abyśmy zrozumieli, że przed czas na kościoły bez granic i bez progów. Amen.